Nie wszyscy żeśmy się wychowali na targówku. Ja z Grochowa. Ja też z Grochowa. Ty wiedziałeś Grochowa w koszyku. A ja tu z Targówka. A ja ten Kamil z Targówka. I oczywiście pasja to powstała z okresu jeszcze takiego przed 20-30 lat temu, kiedy nie było internetu, nie było telewizji i cały okres wolny był spędzany na podwórku. Dużo było miejsc takich do trzymania gołębi. Po prostu były możliwości trzymania ptaków. Natomiast jeżeli chodzi o okres, w jakim najczęściej się trzymało, to był okres zaraz powojenny. Dużo ludzi właśnie takich, którzy pracowali na kolei, którzy to, dla nich to była jedyna pasja. Gdzieś tam było dużo zakładów, tak jak na targówku fabrycznym, to było bardzo dużo zakładów przemysłowych. Później zostały skasowane przez państwo, bo państwo chciało wszystkich wprowadzić do komuny i wszystkie zakłady polikwidowali, wszystkie prywatne posesje polikwidowali. Jaka jest motywacja, dlaczego pan hoduje gołębie? Jak wchodziłem do podstawówki, to ojciec już gołębie przyniósł do domu. Pod stołem była zrobiona buda, były 4 gołębie, przez okno latały i od tego się zaczęło. Później zrobiłem sobie na podwórku, ale były takie czasy, że ojciec jedzenie kupował, to mogłem sobie pozwolić na... Ja mając 14 lat, już miałem 60 gołębi. Białe myszki też miałem. I kury miałem, wszystko. Lubi zwierzęta, jest przyjacielem zwierząt. Psa miałem, wszystko. A i rolnictwem też się zajmuję, pomidory i inne pierdoły. No. Ojciec miał gołębie i ojciec przestał trzymać, a ja dalej trzymałem. A on wpadł w bakcyl. Lubię te atrakcje, jak latają na niebie. Są takie właśnie tutaj pojedynki między nami, rywalizacja, kto komu złapie gołębie. Jak są ścinki. Jak się wymieszają dwa loty. W górze. Jeżeli ktoś moje ma... na przykład i pana Antka gołębie puszczamy i one się mieszają i później wracają do swoich, latają i w pewnym momencie się mieszają. Mieszają się. Chodzą w jednej kupie wszystkie dwa loty, później się albo trzy, a później się rozłączają i wracają na swoje miejsca, tu dachy swoje, do swoich but. A ten, co się pomyli i nie usiądzie do siebie, to jest złapany. Tu na targówku jest taka tradycja, że się nie oddaje. Nie oddaje się gołębi. Tylko się sprzedaje. Niektórzy nawet zabijali gołębie, urywali łby gołębią w dawnych latach, jak były. A dlaczego tym nie swoim? Nie, po prostu była taka. Była taka duża rywalizacja, że i zaciętość. Nerwy przy tym i zaciętość była że, taka. No, że po prostu. Kasowali swoje gołębie, żeby już nie wracały do nikogo. No, bo można gołębia było sprzedać gdzieś, a on był na tyle mądry, że wrócił. Albo po prostu skasowali go. A jak już łeb był urwany, no to już nie wracał. Trzymali po prostu z przyjemności, jak nie dla zysku, tylko trzymali po prostu dla przyjemności. To były zwykłe. Przyszedł z roboty i ganiał gołębie. Zwykłe gołębie. To był taki sport jakby, tak? To był taki sport, tak jak dzisiaj ludzie oglądają piłkę nożną, prawda? Czy patrzyli na gołębie, przy kamienicach były. Przy każdej to na kamienicy była, ludzie patrzyli, tak, nawet ci, co nie mieli gołębi, to obserwowali, tak. Zostało ich 5. Nawet 4. A głównie to był taki sport właśnie, że łapali sobie, mieszały się te kupy i kto komu złapie. To był taki jak gdyby rywalizacja i sport, bo innego zajęcia nie było. Kto stracił? Dwa lata temu pan stracił 150 gołębi? Tak ładnie latały, daleko odchodziły, że aż poszły za daleko. No, część nie wróciła. Ja lubię, jak latają gołębie wysoko, a niektórzy nie lubią, jak wysoko latają, tylko tu nad drzewami. Hodowcy, którzy tylko zajmują się handlem i hodowlą gołębi, mają gołębie bardzo drogie, po 2-3 tysiące. I oni tych gołębi nie puszczają, bo by im poginęły. I byłyby duże straty z tego tytułu, prawda? To oni po prostu trzymają w zamknięciu te gołębie. One, tak jak ludzie psy trzymają, czy koty też rasowe, nie? Nie, też ich nie mogą, bo ktoś drugi weźmie, nie? To tak jak kanarek. One nigdy nie są puszczane. W pewnym sensie jest to dla nich krzywda, tak? Bo jednak powinny być gołąb wolnym gołębiem. No to przecież tak jest. Wyścig pokoju, ale się zaczynał gołębie. Ale jak on nigdy nie latał, to on nie zna tego, że można latać. Jemu nie jest przykro, rozumiesz, bo tak. Nie zna tego świata. Bo jak ktoś się urodził w niewoli, to nie zna wolności. Tak samo i ludzie.
Jak my byliśmy kiedyś niewoli, to też nie znaleźliśmy świata wolnego, nie? Tak jak teraz mamy, nie? Po tym 92 roku. Czy... Dlatego teraz dużo ludzi po prostu wyjeżdża z kraju, no bo czuje tą wolność, swobodę, niezależność finansową. W Polsce jest słabo, wyjeżdżają do Anglii, Francji, Szkocji, Szwecji i tak dalej, nie? A ptaki nie miały takiej możliwości. Jedynie co mogą zmienić tylko miejsce właściciela. Mogą z jednej klatki przejść do drugiej klatki. I też nie wiadomo, czy będą miały lepiej, czy gorzej. Rozumiesz, nie? A do pana pytanie, dlaczego młodzi ludzie się teraz nie łapią tego bakcyla? Pan złapał, a inni tego nie łapią. Dlaczego? No głównie to tak jak w Warszawie, tak? W tym okręgu jednak tutaj na Pradze, na tym to jest brak miejsca na pewno, gdzie takie gołębie można byłoby trzymać, mieć budę. Kiedyś administracje tak nie ganiały ludzi, to mieli po dachach, po jakichś strychach gołębie, tak na Pradze, tam nawet na budynkach budy stawiali. No a teraz no przecież nikt by nikomu nie pozwolił postawić gdzieś nawet na podwórku, jakby był kawałek zieleni. Ale w Ameryce nas wierzący. Bo by były jednak kary, tak? Czy do wystroju by nie pasowało. Ale w Stanach Zjednoczonych jest inna sytuacja. Dlatego gołębie to tak jak, no to głównie to miejsce, tak? Bo jakaś tradycja jest, no ale nawet jak ktoś lubi, bo tam ojciec miał czy dziadek. Ale musi mieć czas. To nie ma miejsca, no bo to trzeba mieć czas i no, jakiś obowiązek jest. Czas, tak, obowiązek. Bo to jednak stworzenie jest, które potrzebuje codziennie opieki. Wody i opieki, jedzenia. Trzeba zmienić je. To nie jest ma obowiązek. Zima, nie zima, trzeba przyjść. Niech mi panowie coś powiedzą o tych gołębiach, co trzymacie, bo ten jakiś bardzo niesamowity jest. To jest gołąb kosmaty, tak. Żółty krymek. Koroniaty. Demo. To jest weszwanc czarny. Czym się charakteryzuje? Cały czarny i biały ogon. O, proszę. O, słabo ci to wyszło. Dobrze wyszło. A pan umie też gwizdać? No, umiem. Tak się gwizdzi. Ja umiem, tak? On nie, to zawsze.